drodzy, witajcie w nowym dniu. Boże Słowo, które przeznaczone jest na dzień dzisiejszy, chce nas prowadzić. Z księgi proroka Izajasza, z 51 rozdziału, z 12 wiersza. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że boisz się człowieka śmiertelnego, syna człowieczego? A w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, 4 wierszu, tak czytamy. Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Tak prosto rzecz ujmując, zastanawiałem się, jakich użyć słów. Przeglądałem różne słowniki, encyklopedie i nie mogłem znaleźć nic odpowiedniego. Czy zostaje tylko milczenie i zaduma? Weszliśmy właśnie w taki okres trzeciej pory roku, kiedy to w nas coraz częściej odzywa się potrzeba, chęć odczuwania ciepła. Łapiemy więc te ostatnie promienie słońca, myśląc, że one pomogą nam przeżyć kolejną godzinę, kolejny dzień, kolejny tydzień, kolejny miesiąc. Czy jest nam to potrzebne? Ależ oczywiście jest to nam potrzebne, bo są w naszym życiu takie momenty, kiedy potrzebujemy odczuwać w naszym życiu, w naszym sercu coś, co nas koi. Niestety ostatnio tych momentów jest coraz więcej. I szukamy tego pocieszenia. Szukamy tego, co będzie w 100% mogło wyrazić to, co często jest w naszych myślach. Drodzy, ale często milczymy. Ktoś kiedyś powiedział, że właśnie wtedy, w takich trudnych chwilach, najlepiej jest przytulić się i milczeć. A wiemy, że przytulenie daje ciepło, które powoduje w nas spokój, a cisza potrafi koić nerwy. Gdzie znajdziemy to pocieszenie? Pewnie wszyscy zastanawiają się. Pierwsza odpowiedź to najbliżsi, którzy są wokół nas. Tak, to prawda. Ale co stanie się wtedy, kiedy ich zabraknie? Drugą metodą, którą bardzo często stosują ludzie, są używki. Używki, które zapewniają człowiekowi na małą chwilę zapomnienie o problemie. Czy jest więc coś, ktoś, kto daje nam pocieszenie, które jest bezkresne, które nie trwa tylko małą chwilę? I dzisiaj na to pytanie odpowiadają nam te dwa teksty. Nasz Ojciec, nasz Stwórca, który dał nam życie, który troszczy się o nas każdego dnia. On jest tym wspaniałym pocieszeniem. Tam, gdzie my milczymy, On mówi. Kiedy potrzebujemy przytulenia i ciepła, odczuwamy to, będąc razem z Nim. Drodzy, tego się nie da opowiedzieć. Tego nie da się wyrazić ludzkimi słowami. To trzeba przeżyć. Kiedy to odczujesz, zrozumiesz, że z Bogiem można
przejść przez każde życiowe doświadczenie. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Nic nie stanie Mu na przeszkodzie. Dzisiejsze słowa zachęcają nas do tego, abyśmy w naszym Stwórcy szukali źródła pocieszenia, które nigdy się nie kończy. Dobrze wiem, że świat oferuje rozwiązania, które na pozór wydają się nam idealne. Ale czy są? Niestety każdy z nas w życiu może nie jeden raz zawiódł się na takiej czy innej próbie szukania pocieszenia. A przecież nie trzeba daleko szukać. Nasz Stwórca jest z nami każdego dnia. Śpiewamy to w tej wspaniałej pieśni. Dzień po dniu, na każdej nowej chwili, nowych sił udziela mi mój Bóg. Wiem, że Ojciec dziecię swe posili, żyje więc bez obaw i bez trwóg. Ten, którego miłość nie ma granic, wie najlepiej, co ma komu dać. I słowami ostatniej zwrotki chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę. Obietnicą, Panie, ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. Spraw, bym mógł pokornie z ręki Twojej przyjąć każdą z przeznaczonych dróg. Dzień po dniu przez radość, trudniznę mnie, aż osiągnę wreszcie niebios próg. Dobrego i błogosławionego.